witamy z kolejnym dniem zgrupowania Lecha Poznań w Dubaju, a my ruszamy na kolejny trening piłkarzy kolejorza, jak widzieliście przed chwilą za oknem. Dzisiaj trochę nad Zatoką Perską poszarzało, pojawił się nawet lekki deszczyk i jest trochę chłodniej. Z naszego hotelu do ośrodka treningowego, gdzie ćwiczą lechici, mamy około 5 minut jazdy, a więc mamy chwilę, aby opowiedzieć Wam o tym, co dzisiaj będziemy robić na treningu, a dzisiaj w całości skupimy się na bramkarzach Lecha Poznań. Oni oczywiście wcześniej pojawiali się w naszych materiałach dość regularnie, ale dzisiaj trener Maciej Palczewski zapowiedział, że przygotował dla nich coś specjalnego, coś wyjątkowego, także dokładnie się im przyjrzymy, a będzie się komu przyglądać, bo przyjechało ich do Dubaju aż 5. Oczywiście Filip Benarek i Artur Rutko, czyli bramkarze znani z poprzedniej rundy. Jest też wychowany Lecha Poznań Krzysztof Wąkowski, który także z pierwszym zespołem trenuje od dawna, ale mamy także dwie nowe postacie, jeśli chodzi o pierwszy zespół Lecha Poznań. Dominik Holec, który na początku tego roku trafił do kolejorza na półroczne wypożyczenie, oraz Mateusz Bruchniewski, czyli wychowanek naszej klubowej akademii, który tutaj ma okazję też trenować z pierwszym zespołem i sprawdzić się na tle dużo starszych kolegów. Zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądać. Chodźcie z nami, zobaczymy, jak będą dzisiaj trenować bramkarze Lecha Poznań. Ciekawy trening macie. Ja wiem, czy taki ciekawy. No, co powiedziałeś? Standardowy. Ustawienie w ramce w sytuacjach meczowych i to wszystko. Czy ja wiem, czy taki ciekawy? To się okaże. No, z Wami zawsze jest ciekawy, bo jest dużo ciekawych tekstów, dużo ciekawych interwencji. No nie, i przede wszystkim to, latają bramkarze. To są pomówienia. To są pomówienia. Tak. Proszę mnie wyciąć, ja tu, mnie tu nie ma. Nie no, trener jest tutaj najważniejszy. Nie. Tam są najważniejsi, tam. Dobra, do nich zaraz przejdziemy. Tak. 5 bramkarzy, jak się sprawują na razie, jak tam praca Wam idzie? Praca idzie dobrze, natomiast jak się sprawują, to liga zweryfikuje. Treningi jedno, mecze drugie. To, że ktoś na treningach będzie najlepszy, nie oznacza, że w meczu będzie najlepszy. Weryfikacja następuje poprzez mecz. Widzę, że u bramkarzy taka sama hierarchia obowiązuje jak u piłkarzy, czyli młodzi odpowiedzialni za sprzęt muszą wszystko dostarczyć, ale żeby trener bramkę ustawiał, to już nie rozumiem. Widzisz? Wszystko dla nich. Przynajmniej wiesz, teraz, nie? Młody! No dawaj tutaj, bo nie ma czasu! Cześć Krzysiu. Dzień dobry. Widzę, że u bramkarzy ta sama hierarchia, co u piłkarzy z pola, czyli młodzi, sprzęt rozstawiają. Oczywiście, że tak. W trenerze nie ma innej możliwości. Jak tam współpraca z trenerem? Trochę nerwus, co? Powiedz szczerze. Trzeba. Znaczy, Początki były ciężkie, to prawda, ale ja akurat jestem taki, moi rodzice to dobrze wiedzą, których pozdrawiam, bo oglądają, że ja potrzebuję takiego kogoś, kto troszeczkę mnie przyciśnie, że tak powiem. A trener myślę, że jest idealną osobą do tego. Więc dla mnie okej. Okay. No, czyli nie bierzesz do siebie tych wszystkich? Nie, absolutnie. Jakbym brał do siebie, to myślę, że już by mnie tu nie było. A tak to wiesz, tak to, na spokojnie. Będę na vlogu? Oby. Rady drużyny, bardzo proszę. 100 lat, niech żyje nam. 100 lat, niech żyje nam. Jeszcze raz, niech żyje nam. Niech żyje nam. Dziękuję bardzo. Gratuluję. Przekroczyłeś magiczną granicę 40. Dzięki. I mam nadzieję, że tam wiesz. Jeszcze raz. Zdjęcia będą dobre, nie? Tak, dziękuję. Co tam buddy szykujesz na trening? Elektrolit i sól. Czyli wy też sporo wypocicie w czasie treningu. Tak jak przyglądałem się, to wcale nie macie mniejszej roboty niż zawodnicy z pola tutaj. Przez ostatnie 6 tygodni za dużo potu się nie traciło, bardziej energia, a teraz i energia i pot, więc
trochę trzeba uzupełnić. No i tyle. Jesteśmy na pustyni, więc trochę się traci. Ale mówiłeś, że murawa tutaj, mimo tego, że na pustyni fajna, nie jest za twardo. Ty sam powiedziałeś o sobie, że jesteś najlepszym wyznacznikiem. Jeśli dla ciebie nie jest za twardo, to znaczy, tak, że jest okej. Nie, biodra trochę dostają, ale to logiczne, bo po prostu jest cięższa praca, więcej treningów i to też jakby kumuluje się, więc dzisiejszy trzeci dzień już jest takim dniem, gdzie te cztery treningi na pewno gdzieś się nałożyły, ale myślę, że spokojnie. Po rozgrzewce ocenimy, jaki jest poziom zmęczenia, bo teraz lepiej nie oceniać. Trzeba najpierw się rozruszać. Tam za twoimi plecami przed chwilą machał nam do kamery Dominik, nowy zawodnik w zespole się pojawił. Jak tam na początku współpraca? Bardzo dobrze. Myślę, że jak Czesi i Słowacy, to zawsze dobry kontakt międzyludzki i po prostu dobry dodatek do naszej drużyny. I co? I będziemy bronić barw Lecha Poznań po prostu. A powiedz mi, jak to jest jeszcze właśnie między bramkarzami z tą taką rywalizacją? Bo wiadomo, zawodnicy z pola dosyć często rotują, a bramkarze to wiadomo, jak jest ktoś pierwszym, no to raczej jest nim na dłuższy czas. Jak ta atmosfera między bramkarzami zawsze wygląda? To jest taka rywalizacja przyjazna? Czy ja już częściej powiedziałem, to bez względu na to, kto będzie grał, to zawsze to musi być zdrowa rywalizacja, bo myślę, że trener Paczewski nie pozwoliłby na to, by ta rywalizacja była niezdrowa, bo to musi być jakby zachowane, te ryzy, w których to musi wszystko pozostać, muszą być, bo tak jak mówiłem wcześniej, jesteśmy bramkarzami, jesteśmy rodziną, musimy się wspierać i bez względu na to, kto gra, czy ktoś popełnia błąd, czy ktoś gra dobry mecz, to nie jest zasługa tylko jednej osoby, ale całej drużyny bramkarskiej, bo od poniedziałku do piątku razem ciężko pracujemy i na ten sukces wszyscy dokładają swoją cegiełkę. No myślę, że najczęstszym słowem, które dzisiaj będziemy słyszeć, będzie brawo, kiedy będziecie sobie nawzajem krzyczeć za dobre interwencje. Dokładnie. Także tak, powodzenia dzisiaj. Dzięki. Nagrywa. Oczywiście, że nagrywa. Dominik, ciebie już pytałem o te pierwsze dni, ale tak z perspektywy treningów bramkarskich się bardziej zapytam. Różnią się od czymś, od tych w poprzednich klubach, jak to wygląda? No myślę, że tak, że zawsze każdy ma coś swojego, nie? Każdy trener bramkarzów ma tą swoją filozofię. Ale bardzo się mi to podoba, wszystko jest w porządku i mam nadzieję, że i trenerowi się to podoba. Nie, no dobrze to jest, dobrze się czuję, mocnie robimy, nie? Tak jak to ma być, kurwa, przepraszam, na obuzie. No i tak, to prosto. Widziałem, że już szybko uczysz się imion piłkarzy. Jak nie wiesz kogoś, ostatnio byłem za bramką, akurat Bartek Tomaszewski, młody, szykował się do strzelania. Pytałeś, jeszcze raz przypomnij, jak ma na imię, a potem go dopingujesz dalej i Bartek, dalej Bartek. To było tylko to imię, jednak myślę, że wszystkich znam już po mnie. I to szybko było, szybko się nauczyłem. No i było to tak, po pierwszym dniu zobaczyłem e-sport i coś. I uczyłem się imię, a nauczyłem się. I to jest tak, to najlepiej się uczy w treningu, nie? Bo musi na nich gadać, musi powiedzieć po menach. I najlepsze, że tak człowiek nauczy. Ale widzę, że lubisz tak krzyknąć do zawodnika, który zmierza na twoją bramkę. Dalej, uderz to. Tak, to jest... Wiesz, to... I da to tej energii do tego treningu. Bo jest to i trochę zabawa. I ich to więcej bawi, kiedy do nich człowiek gada i trochę ich... Brawo, Beli. Tak jest. Brawo, Arturku. Super. Na spokojnie. Brawo, Guntuś. Chodź jeszcze raz. Mamy czas, spokojnie. Brawo! Dobre to było. Wyjście, powrót do pozycji, czyli stąd, z przecięcia dół, 6 piłek, troszkę do tyłu jeszcze.
przypominam o ustawieniu, rozmawialiśmy o tym. Przecięcie dół do pozycji przeciwnej, czyli idę tutaj, to mam to. Wracam, ode mnie jest uderzenie. Dropa. Wszystko jasne? Wyższa pozycja przy tym, tutaj. Tak jest, brawo Bedi. Pewnie, wszystko pewnie. O. Brawo, super przesunięcie młody. Nie trzeba się rzucać, super praca na nogach. Teraz było dobrze, Dominik. Teraz byłeś wyprostowany. Patrzyłeś tam, gdzie należy. Brawo! Brawo! Mama ty! Brawo, młody! Na razie spokojnie drugi etap rozgrzewki pobiegł. Znane wam ćwiczenie, to znaczy w większości z was. Nie mówisz więcej piłek coś? Gaz. To jest gaz? To jest gaz? Panowie, prosta rzecz. Tu będzie przecięcie dół. Przesunięcie. Młody. Zawsze idzie do wewnątrz. Pierwszy kontakt uderza. I trzecia ode mnie jest spadająca za. Bardzo proste. Natomiast tu przy pierwszym pozycję dobieracie sobie dowolnie. Oni wiedzą, o co chodzi, popatrzcie. Czyli możesz sobie zaczynać na przykład tu. Możesz sobie zaczynać tutaj. To już jest twoja sprawa. Jest dojście, to jest ten moment, kiedy zamykamy, tak, to co rozmawialiśmy wczoraj, taka odległość, przecięcie, przesuwam, on sobie daje na prawo, teraz musisz dostosować, tak będzie na początku, potem musisz zmienić, cały czas przynajmniej prawa noga musi być na taśmie, oni będą robić, będziesz widzieć, i trzecia, przesuwasz się do środka, łapiesz pozycję, ja uderzam za. No dawaj. Bedi 4, tak? Jeśli czegoś, Dominik, nie wiesz, pytaj. Bo jak nie zapytasz, to prze***, nie? Jak zapytasz, nie będzie prze***. Meczowo. Mocniejsza, mocniejsza, proszę. Tak, o, czekam na ciebie. Brawo, Bedi! Brawo! Brawo, Artur! Brawo, Artur! Tak jest! Super ta interwencja! Tak! Tak jest! Tak! Brawo! Brawo! To było dobre. Nie daj mu satysfakcji, Filip! Tak! Tak jest. Patrz, czy nie jesteś za głęboko, nie? Czy nie łapiesz pozycji za głębokiej? To znaczy, ja nie widziałem, muszę sobie zobaczyć. Czy nie złapałeś za głęboko tu? Bo wtedy, jakbym się daje tu, to już cię nie ma, nie? Ten jeden krok, ciągnij piłkę. Nie stał tu, nie stał tu, bo wtedy ta bramka jest większa, nie? Ja nie wiem, czy tak było, tylko zwracam na to uwagę. Ja sobie potem zobaczę. Wiesz, nie wiedziałem. Musisz być, wiesz. Myślę, że nie. Bo stamtąd wyglądało, jakbyś był za... Jeśli to jest ten jeden krok do tyłu, to popatrz, jaka jest duża przestrzeń. Miał, to co, Artur? On miał on bliżej. Tak? Dobra. Sprawdzimy. Teraz szczerze. To jest nagrane. Łap pozycję. Po trochu niżej. To jest spadająca piłka. Tak jak niżej. Lukas Crosso, nie? Nagraj to. Lukas Crosso. Lukas Crosso. Lukas, jak to oglądasz, to to właśnie tak wyglądało, nie? Dobrze, chodź! Na bądźcie! To, że ja coś od***u nie oznacza, że ty masz. Racja. Dobrze, Bączek, teraz!
uwagę! Brawo! Jakoś super to mi idzie! Dobrze, brawo! Panowie! Uważajcie! Będzie Artur wie o co chodzi. Uważajcie! Bo mogą się różne rzeczy stać. Jedna piłka! Jedna piłka! Reszcie daj do tyłu! Poczekaj! Z tobą też takie problemy były? Gorsze! Jest! Woda. Dla sprzętu to nie jest tylko woda. Dla mnie to tam. Rozumiem. Brawo! Brawo! Byłeś w ruchu, Domi! W momencie uderzenia byłeś w ruchu! Brawo! Brawo, jeszcze do końca, spokojnie! Brawo, a. Super stałeś! Nie, to ja przeszkodziłem! Brawo, Bączek! Arturku! Chodź! Brawo, za to, że walczyłeś do końca. Pół roku temu byś leżał tam i byś myślał, co się stało. Jak zamyślisz teraz? To wytnij to. No nie może być lepiej niż on. Brawo, młody! To ustawienie! Dobrze, Benny, celowałeś. Brawo! Chodź, chodź! Brawo! Mamy to! Nagrałeś to? Widziałem. Dobra. To nie wiem, przypadek. Tak, pewnie wszystko. Będą dobitki jak coś. Tak, dobij! Dwa kontakty! Hop! Dobrze, zostaj! I pierwsza! Widzisz? Jedno dobrze, że nie byłeś podpinany, nie? Tak. Że mimo, że ja już krzyczę, stwarzam tą presję, to ty byłeś spokojny. Uwaga! Wariat! Jedna piłka, wszystkie resztę do tyłu. Domin, skoncentruj się, bo to nowość. Chłopaki wiedzą. Poczekaj. Masz właściwie trzy warianty. Ty decydujesz. Pierwszy wariant to jest zagranie z piłki stojącej do przecięcia klasycznie. Drugi wariant to jest wejście do przodu, wprowadzenie aż do momentu tutaj powiedzmy, wtedy dla nich sygnał, że przecina nogą. Rozumiesz, to samo dajesz. I trzeci wariant, który jest, to z piłki stojącej zagrywasz do młodego, do tyłu. Zawsze linia 16. Zagrywasz do niego i on decyduje, czy idzie na zewnątrz, czy idzie do wewnątrz. Jeśli idzie do wewnątrz, chodź do wewnątrz. Domi, nie masz prawa opuścić tej linii. Nie możesz wyjść za wysoko. Nie masz prawa wyjść za linię. Możesz ją mieć na piętach, możesz ją mieć na palcach, twoja decyzja, ale nie masz prawa wyjść trochę. To już jest źle. Bądź i stąd, nie ma prawa strzelić bramki. I kończymy moją pomarańczową. Jeśli ty odbijesz piłkę, to ona pójdzie w moim zasięgu. Ja ją dobijam, wtedy nie ma pomarańczowej. Brawo, Domi! Ha! Brawo! Brawo, Ben, chodź! Aj, widać doświadczenie w pomarańczowych piłkach. Brawo! Druga! Tak, trzymaj pozycję! Chodź! Mocniej! Tak, już tak się odegrałem, nie?
Ještě dal ty okuláry, okuláry, za, no, nevidíš, ne? Okay. Já rozumím, OK, to tě ograničí. Bravo, Artur! Arturo! Save of the day! Arturo. Jeśli, dajmy na to, jestem tu, przecięcie broni, tak? To nie otwierajcie do drugiej pozycji, powiecie, że tam będzie grać. Rozumiemy, czy nie? To jest mały szczegół. Tu jest piłka. Do tej piłki siedzę, bo jak co będzie, jak jeszcze raz tak zagrasz? A jesteś już w otwartej pozycji, bo wiesz, że tam będzie zagranie. Za każdym razem, jeśli piłka jest tu, to tak. Jeśli piłka jest dalej, to wiemy, znamy nasze zasady, nie? Wyżej, 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 pięty wyżej, pięty wyżej. Tak, jeszcze wyżej. Za słupek, tak. Teraz kalkuluj dobrze. Trudno, trochę odsłonięty, ale bez szans. O, widzisz, czeski kokocie, ja umiem obronić, a ty nie umiesz. A ta biela w środku. Dajesz sobie czas na taką interwencję. Jesteś wyżej, już masz mniej czasu. Wiadomo, jak on będzie sobie wprowadzał, to co robimy? No, skracamy. Skracamy i wychodzimy do niego jak jeden na jeden, nie? To jest najgorsza dla nas pozycja, ta pośrednia. A najgorsza to była ta, co Bączek miał, czyli mniej więcej tutaj, bo ani wyjść do niego, ani zostać. Ani zostać. Brawo! Brawo, De Gea! Stój, stój, czekaj! Brawo! Teraz masz, dobiją! Brawo, koniec, koniec, koniec! Już była akcja! Brawo, młody! Weźmiemy go do radka, spokojnie! Za dużo! Tu. Wiadomo, nie? Ale nie jestem też? Tutaj. Tutaj, bo to jest piłka, większa bramka, nie? Idealnie by było tutaj. No nie wiem, no powiedzmy tu, tak? Teraz, jak on sobie ją poprawi, popraw sobie. Nie, tu do mnie. No to tu już nie masz na co czekać. Wszystko jak idzie w tu. Wszystko jak on idzie tak. No to przesuwa. Wszystko jak idzie światło bramki, czyli on na 99% jak jest w takiej sytuacji jest sam, nie ma obrońcy, to będzie ściągał tutaj. No to wtedy już nie masz na co czekać, nie? Wiadomo, też musisz to zrobić w dobrym tempie. Nie za wcześnie, nie za późno, bo to jest bardzo ważne, nie? Bo jak wyjdziesz znowu za wcześnie, no to cię złapie na kroku. Wojska mi tu zejść. Brawo! Dobij! Pozycja! Kasuj! Brawo! Ty już mogłeś go kasować, nie? Jeszcze, nie? Pewnie, ty masz to. Tylko kasuj. Nie ma problemu. Also for the goalkeepers on the whistle! Pass together! Dobij! Always go to the third man! It's not allowed to shoot directly! Then you play 3 against 3. Yeah? If it's all in, extra ball. Just an example. Just for example. Yes? Yes. No, press, press. Easy. Help him! Good one! Bravo! Brawo, palec! Seba, karaj!
Tak, szybi! Brawo! Yes, go there, go there! Balu, along, balu! Brawo, Osa! Brawo, Andzi! Jeszcze jeden brawo! Brawo, Andzi! Tak, tak! Brawo! Brawo, Faj! Good winning, Magieba! Zostań! Balu, keep him on his right foot. Ama, first of all there, Ama. Keep him on his right foot. Gio. Bartek, Bartek, Ama. Yeah, Zhuk. Alone, Zhuk, easy. Yes. Bravo, Zhuko. Yes. Defend, defend. Defend, caralho. Bravo, Filipe. Bravo, bravo. Jump, jump. Yes. Go, 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 go. Bravo, Zhuko. 10 seconds. Jak tam Bedipo? Ciężko? Lekko? Średnio? A, tak mówiłem, po rozgrzewce już było. Było ok. Tak jest. Dominik? Ciężko, lekko dzisiaj? Średnio? Ciężko. A tak ma być na obozie, nie? No, wiadomo. Nie, a dobrze, dobrze. Wiele gier było, za dużo. Dużo dobrych interwencji mamy nagrane. No to musi trener powiedzieć, ci było to. No było, było, było. Nie, ale za wszystkich, nie? Wszyscy bramkarze no, tak, mieli dużo dobrych interwencji, nie? No wiadomo. I na takim treningu, kiedy jest dużo strzał i będzie dużo interwencji, nie? I dobrze, teraz musi złapać dech, nie? Dzięki.
przed treningiem młodzi odpowiedzialni za rozkładanie sprzętu, po treningu za składanie sprzętu, żeby go z powrotem móc użyć na kolejnych zajęciach. Powiedz mi, Mati, przede wszystkim, ile ty masz lat, przypomnij? 15. 15. 15 lat, no. Czyli jakby się tak zastanowić, to Betty jest dwa razy starszy od ciebie. No, mniej więcej. Tak by wychodziło. Nawet idealnie, bo on jest... O, około 30, tak, nikomu wieku tutaj już wypominać nie będziemy. Jak ty się odnajdujesz w tym starszym towarzystwie? Myślę, że w porządku. Na pewno początki były trudne, ale z dnia na dzień myślę, że idzie mi coraz lepiej. Ciężko? Na obozie? Na pewno ciężej niż w akademii, to można powiedzieć z czystym sumieniem. Nie ma obaw, żeby krzyknąć na starszych tam chłopaków, na Mikaela Isaka w czasie gierki na przykład? Nie, myślę, że nawet nie ma okazji na takich jak Mikael krzyczeć. Ale oni robią błędów, czy dlaczego? Nie, po prostu ciężko, często nie ma po prostu ich blisko mnie. Gram w innych gierkach z młodszymi bardziej od siebie. Ale nie, jak myślę, że jest sytuacja, to nie ma problemu, żeby zakomunikować coś. A jak sobie radzisz z tą presją, którą trener Palczewski wywiera na ciebie na treningu? Nie, no myślę, że w porządku. Myślę, że w porządku. Na pewno i inne nastawienie, ale podoba mi się to. No dobra, dobra. Zbieraj sprzęt, nie przeszkadzam. Dzięki. Panowie, to tak, masz rację, no. Prośba jest, żebyśmy sobie zrobili wspólne zdjęcie z Przemkiem, który ma urodziny. Przemo, zrób zdjęcie z tobą, dobra? Selfie z tobą. Nawet nie chciałeś zdjęć. Ajde, patrz, jaka broń, jest per sitting on me. Musisz przebiec przez tunel. Przemy. One more. Looks good. No i zakończyły się te zajęcia treningowe. Zobaczyliście, jak pracują bramkarze Lecha Poznań pod wodzą trenera Macieja Palczewskiego. Zobaczyliście też trochę innych piłkarzy, no bo bramkarze brali udział w gierkach. Ale teraz najważniejsza informacja, jak to mówią po angielsku, last but not least. Przemku, my też chcemy życzyć Ci wszystkiego najlepszego od całej naszej ekipy medialnej. Rośnij duży, rośnij zdrowo, żyj 100 lat. Trzymaj się. Action.